Wiemy, że materia zbudowana jest z małych atomów. Według noblisty Richarda Feynmana, twórcy elektrodynamiki kwantowej, gdyby atomy były wielkości jabłka, wtedy jabłko byłoby wielkości Ziemi. W samym centrum atomu znajdziemy jądro, ale żeby go zobaczyć, rozmiar jabłka już nie wystarczy. Musimy powiększyć nasz atom do wielkości stadionu. Dopiero teraz widzimy go na samym środku, a jego wielkość odpowiada wielkości jednogroszówki. Samo jądro atomu składa się z protonów i neutronów. Proton, tak jak i neutron, jest efektem istnienia trzech kwarków walencyjnych zanurzonych w kwarkowo-gluonowym morzu. Pole gluonowe jest tam tak potężne, że spontanicznie kreuje pary kwark-antykwark, które niemal natychmiast anihilują. Daleko poza jądrem atomu znajdziemy nieustannie wirujące z ogromną prędkością elektrony. Są one mniejsze od protonu, o ile w ogóle posiadają jakiś rozmiar. Poruszają się na określonych powłokach, w obrębie swoich orbitali, tworząc chmury elektronów zgodnie ze swoją falową naturą. Prawie cała masa atomu jest skupiona w jądrze. Gdyby zgromadzić materię jądrową o wielkości ziarenka piasku, jego masa wynosiłaby około 200 tysięcy ton. To daje pewne wyobrażenie, skąd tak potężna energia uwalniana przy wybuchu bomby atomowej. Często zadaje się pytanie, skoro jądro i elektrony są tak małe, to co z tą ogromną, pustą przestrzenią w obrębie atomu? Dzięki chromodynamice kwantowej możemy zobaczyć, że pusta przestrzeń tak naprawdę nie jest pusta. Symulacja ta obrazuje fluktuacje kwantowe i co moglibyśmy zobaczyć, gdybyśmy mogli widzieć gluony. Wielkość tego pola wystarczy, aby pomieścić kilka protonów. Jednak to, co powoduje, że materia jest taka, jaką widzimy i nie potrafimy na przykład przechodzić przez ściany, to tak zwany zakaz Pauliego. Wynika z niego, że na jednym orbitalu nie mogą znajdować się więcej niż dwa elektrony. Więc kiedy elektrony o takim samym stanie energetycznym zbliżają się do siebie na niewielką odległość, zaczynają się nawzajem odpychać. Więc jeżeli myślisz, że siedzisz na krześle, to nie jest to prawda, bo w rzeczywistości unosisz się nad nim na wysokość około 10 do potęgi minus 8 cm, czyli o średnicę atomu. Niestety wielkości te są tysiące razy mniejsze od długości fali światła widzialnego, co nie pozwala nam na obserwację atomu przy użyciu mikroskopu optycznego. Jednak w 1981 roku Gerd Binnig i Heinrich Rohrer w laboratoriach IBM skonstruowali skaningowy mikroskop tunelowy. Kiedy sonda napotyka atom, komputer zapamiętuje mapę prądów i na tej podstawie odwzorowuje jego obraz i pozycję. Dodatkowo możemy przy tym atomami manipulować, co umożliwia formowanie różnych struktur, czy też pozwala stworzyć najmniejszy w świecie film, tak jak uczynili to badacze z IBM w swoim A Boy and His Atom.